Witam Was z tej strony Goblin, no i w końcu kopanie, także fajnie, przepiękna pogoda, tak jak widać. Dostaję od Was bardzo dużo komentarzy, chcecie, żeby było więcej odcinków z Golden Mankiem, no ale nie wiecie, jak to jest, bo to nie są tanie rzeczy. Nie wiecie, ile Golden Maniek kasuje za godzinę wspólnego kopania, ale czego nie robi się dla widzów, dlatego... Siema wszystkim, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Słuchajcie, my mamy kolejne wyzwania, bo dzisiaj Dawid będzie kopał z czym? No z Deusem. Tak, z nowym wykrywaczem przyszykowałem dzisiaj dla niego taki oto patyk. Zobaczymy, jak mu dzisiaj pójdzie. No, musiał się trochę pomęczyć innymi sprzętami, żeby dojść do Ferrari. No super, dzisiaj Deusik, także fajnie. No i zobaczcie, jakie tutaj wierzchowce są piękne. Ojej. Pokaż, gdzie złoto, pokaż. Dobra, nie tracimy czasu, lecimy ryć. Drugi dołeczek i wpadł fajny fan, zaraz Wam pokażę. Maniek tam śmiga, macha, przepiękna pogoda. W końcu wspólny wypad na rycie, także nie może być lepiej. A mi wyskoczyło coś takiego. Była to prawdopodobnie jakaś zapinka albo broszka, bo tutaj z tyłu widać coś tam pozostałości tego zapięcia. Tutaj z tej strony dookoła jest jakieś zdobienie. Fajny fancik, coś takiego. O. Także nie tracę czasu, lecę dalej. Kilka sygnałów już było, na razie uczę się tego Deusa. No wiadomo, nowy wykrywacz, trzeba pokopać wszystkie sygnały, żeby wyczuć mniej więcej, jak to działa. Teraz wpadła klamerka, ale niestety złamałem łopatą. A szkoda, bo mogła być fajna. Ale trudno, no. Czasami tak bywa. Żwawiej! Co masz? Koło zębate. Koło zębate. Nie wiem, jakaś pierdoła. No Manik przed chwilą wyciągnął, o, proszę bardzo, taką zapalniczkę. Nagrywałeś tą zapalniczkę, tak, nie? Tak, tak, tak. No to będziecie to samo oglądać, a co? I do kielni. Nie dasz fantów, nie? Patrz, gdzie są fanty? No, koszulka jest kozacka. Szukamy fantów. Przestań nagrywać, tylko do roboty, do roboty. Nie ma pierdzielania. Nie ma strania. Maniek ma takie ciśnienie, parcie takie na szkło po tych przerwach, tych całych wirusach. Nie śpi po nocach. Co? Nic nie zatrzyma. Dzisiaj go nic nie zatrzyma, nie? Maniek się jak zawsze ze mną umawia na godzinę 7 albo 8, a przyjeżdża za 15:15 w nocy pod domem, wali po drzwiach. No, dobra, lecę dalej coś ryć, bo ten Maniek jak zawsze na kopie tych fantów, a ja... Co tam masz teraz? Blaszka. Blaszka. No. Nie ma. No nic, lecę. Wróciłem się tutaj za Mańka, Maniek chodził tą stronę, no i muszę po nim poprawiać, no nie mam wyjścia, no. Co zrobię? Wpadło coś, nie wiem, czy guziczek, czy monetka, jakaś okrągłość. Zaraz zobaczymy. Prawdopodobnie monetka. Ale patynka. Już widzę, że będzie fajny moniaczek. No, coś fajnego. Który rok? 1806. Wiktoria. Ładny moniaczek. No to co, mamy 1-1. Gonię mistrza. No i mam kolejnego moniaka. Wycieruch, bo wycieruch, nic na nim nie widać, ale jest.
Na pewno jakiś czurcz był. No, ale niestety czas go nie oszczędził. Już tutaj troszkę się kręcimy, z półtora już godziny, przyjechaliśmy po siódmej, jest po dziewiątej, już będzie około dwóch godzin, ale nowe pozwolenie dostałem, mam również drugą łączkę w tym samym miejscu, zaraz po drugiej stronie, pójdziemy tam jeszcze dzisiaj na pewno coś ponagrywać, także jeszcze może coś wyskoczy, no nic, lecę. No i mam kolejny dołek. Padła klamereczka, już dzisiaj druga, Manik też jedną wyciągnął, jakąś taką starszą klamereczkę, już tam krzyczy do mnie, bo widzi, że nagrywam, a ja nie mam takiego szczęścia jak on, więc nagrywam, co tam znajdę. Manik już jest na takim etapie, że nagrywa same lepsze znajdki, już tych takich monetek, których już miał dziesiątki, no nie, już tego nie katuje was tymi monetkami, także ma troszeczkę, kurde, cięższe zadanie niż ja. Powiem wam, co do tego Deusika, no to super sprawa na samym początku, co jest dla mnie bardzo zauważalne, to przede wszystkim lekkość tego wykrywacza. Lekkość tego wykrywacza, no, robi swoje. Dwie godzinki nie odczuwam, no, na Rutusie czy na Garecie, to jednak robi dużą różnicę, no. Słuchajcie, kopię kolejny dołek. Kopię kolejny dołek. Wyleciał guzik, ale kurczę, zasrebrzyło się. Rancik. Słabo mi się zrobiło, mało się nie przewróciłem. Maniek już tutaj w pogotowiu miał mnie ratować. Co masz? Taki sam guzik jak ty, arsenowy. No. Kościołane pory dar. Maniek już jest ten, przyzwyczajony do takiego czegoś. No. No i guziczek niestety, kurczę, a już była nadzieja, no. Myk. Słuchajcie, znalazłem pięknego fanta. Nie wiem czy... Maniek! Huhu! Mam fajny fant! Zmieniliśmy miejscówkę, Maniek już do mnie leci. Zostań tam, Maniek, nie idź! Nie idź, zostań! Nie potrzebuję cię tu! Jak wyłażę fanty, to Maniek zaraz leci. Mam fajne, nie wiem czy to jakaś broszka, no ale piękne. Ale stan. Super. Kurde, cieszy. No taki kwiatuszek, ale coś naprawdę fajnego. Piękna patynka dookoła, no śliczne. Naprawdę piękne, aż czekam na Mańka. Niech się określi. Niech powie, co o tym myśli. Idę. Mam nadzieję, że nie na darmo idę. A tu dupa od shotguna. Kosztuje mnie ta wyprawa kolejnych parę metrów. Jakieś tam... Nie ma pan. Ty jakieś meble z Ikei zbierasz, że co? No. To jest pół pola do jakiegoś kawałka z Ikei, ty. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Dobra, wyłączam się, bo nie mogę tego unieść. A tym razem dupka z shotguna jeszcze dzisiaj nie było, więc pokażę. Manie gania. No, uciekam dalej. I mamy jakiś kolejny sygnał, jeszcze nie wiem co, to uczę się tego Deusa. Także sprawdźmy, co my tutaj mamy. Czyżby to? No jest coś. Coś nawet ciekawego. Jakaś taka część. Potem jeszcze wyczyszczę, na podsumowaniu wszystko pokażę. No. Maniek krąży. Wyostrzy mi fajnie. Co, Maniek, masz coś? No, stópek z shotgunów bardzo dużo. Około 5-6 mam na pewno. Jakieś foliki, wiadomo, takie ten. A teraz coś takiego wykopałem zdobionego. Pokażę ci zaraz. Podążam. Widzę, już opornie ci to idzie. Ja miałem się spytać jeszcze,
czy czytałeś tym drobnym druczkiem, co cię będzie kosztowało ten wynajem mojego Deusa? Nie, czemu? 80% znalezisk, nie? Aha. Ja inkasuję. Pokaż, co tam znalazłeś teraz. No proszę bardzo. A jak ty chcesz to podzielić? No to takich rzeczy to ci zostawię. Ja sobie później tylko srebro i złoto będę brał, nie? A, no to dobra. No. To już nie mam więcej pytań co do ciebie. Wiesz, ile ja inkasuję za pozwolenia na wejście na moje pola? Ja ci dam wszystkich. 90% twoich fantów. No, to na razie w kilogramach mogę ci go dać. No teraz słuchajcie, teraz to mam artefakt normalnie pierwsza klasa. Normalnie mam, nie wiem, to jakaś haczka z artefakt haczka z brązu mi się trafiła. 3000 lat. No, takie wyłażą kotlety. Kopię wszystko, uczę się tego wykrywacza. Cokolwiek jest w ziemi, kopię. Nie ma co omijać. No, lecę dalej. Maniek tam jakiegoś guziczka wyciągnął fajnego. Jeszcze nie oglądałem. A mi się trafiła taka... Maniek mówi, że to nóżka do jakiegoś kociołka z brązu. Taka zdobiona. Tutaj widać te zdobienia. Też fajna znajdka. Ciekawa. Ciężkie. No, takie coś. Takie fanty dzisiaj. Chciałem wam coś pokazać, bo teraz mam nietypową sytuację. Czekaj, Maniek, nie idź. Zobaczcie. No co ja mam z tym zrobić, Maniek? Pomożesz mi? Powiem ci tak, no gówno znalazłeś, no. Ale stary, ja chcę zobaczyć, ja ci podtrzymam. Ja ci podtrzymam tą kamerę, da? Ja zobaczę, jak ty się w gównie taplasz. Nie, nie, nie. No dawaj, tam pinpointerem. No, rozkop to, dobrze. Pointer ty. A to mój pinpointer, to nie. Pinpointerem nie, kalosz. Nie, no nie wrzucaj tam. Nogą ładnie rozgrzeb, może koń coś zjadł. Patrzcie, to jest niebywałe. Pieniądze nie śmierdzą, pamiętaj. No. Goblin znalazł w gównie skarb. No. A jest. Co tam? O, widzisz, koń shotguna zjadł. No dobrze, trzymaj. Chciałem wam pokazać ten, klimatyzację Golden Mańka. Wykopkowozie. Podgłośnij, Maniek, zobaczymy, co tam słuchasz. O, proszę bardzo. No, także jest wesoło. Witam was już ostatni raz, bo na dzisiaj kończymy. No Maniek jak zawsze nie daje za wygraną. Maniek jest niepokonany. No. Ale niestety, czas do domu. Podsumowania ogólnie już nie będę robił, bo nie ma sensu. Widzieliście, co tam znalazłem. No i to chyba było dzisiaj na tyle. Aha, Maniek już dobija do 10 tysięcy subów. Ile ci tam Maniek już brakuje? O niewiele, 60 chyba. 60. Konkurs jak to było? Albo grubo, albo wcale. Dokładnie. No, także wbijajcie do Mańka na kanał, zostawcie mu suba. Będziemy mogli razem się pobawić, bo konkurs jest naprawdę, będzie naprawdę mega. No, także to tyle. Trzymajcie się tam, zdrów. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Hej.